Siema, siema, witam bardzo serdecznie widzów kochanych. Słuchajcie, tablica taka szybka od ogarnięcia, 70 tysięcy na plusie, 205 tysięcy na głównym i 64 600 subskrypcji na kanale vlogowym, o którym chciałbym wam teraz bardzo troszkę powiedzieć, ponieważ nagrałem odcinek, zmontowałem i już dziś pojawił się odcinek na moim kanale Filipczyka. Przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ w sensie montuję, jestem w trakcie jego montowania. Teraz nagrywam ten film dla was, żebyście go mieli i za chwilę będę kontynuować tamten, tak żeby go zakończyć, żebyście już go mogli dzisiaj zobaczyć, więc zachęcam do tego, żebyście wbili na tamty kanał, ponieważ no obiecuję, że dzisiaj ten film jeszcze tam będzie, więc zapraszam, jeżeli go jeszcze nie ma, to będzie, a jeżeli już jest, to idźcie i oglądajcie. Nie gram w grę, zrozum, nie potrzebuję chwili. Dzisiaj już nie gramy w grę, przysypiam kolejny dzień. Sam już nie lubię poranku, wstaję, bo czekam na sen. Dograłem swoją zwrotkę do nuty Palion Gram, czyli do popularnej nuty, która ostatnio wyszła na kanale Pawła. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakby to wyglądało, gdybym ja tam miał swoją zwrotkę, no to tak by to właśnie wyglądało. Możecie wejść i zobaczyć, jak to, prawda, brzmi, i zobaczyć sobie proces tworzenia muzyki, jak to wygląda na dany moment, bo za niedługo będzie tam dosyć sporo muzycznego kontentu. Będziemy właśnie takie rzeczy robić, takie filmiki, jeśli wam się będą podobać, to będziemy takie oczywiście strzelać. No a ja w dzisiejszym odcinku witam was oczywiście na Palionowej. Jestem w mojej bazie, ponieważ dzisiaj wyjątkowy odcinek, w którym mam pewien plan. Mam pewien plan, który nazywa się powrót do mojego domu. Odzyskuję mój dom dzisiaj. Tylko muszę oczywiście poinformować o tym Yetiego, nie mogę tam tak się władować, więc przygotowałem sobie pustą książkę, w której napiszemy dzisiaj, no po prostu, albo do sądu idę z Yetim, albo on mi dobrowolnie oddaje Javirę. Takie ma wybory dwa, nie? Tutaj jest też dziennik Tosta, o którym mi pisaliście, że tutaj nie pisałem nic i tak dalej, ale uznałem, że ten dziennik Tosta powinien zmienić troszkę formę, w jakiej jest prezentowany, ponieważ jak widzicie, pisze te dni, co się kiedy działo i tak dalej, i strasznie dużo tych stron się tutaj robi przez to. I wydaje mi się, że przydałoby się to jakoś tak ograniczyć, bo wiecie, bo na przykład po co mi informacja, że 11 dnia dostałem zaproszenie od Milki na jej urodziny, nie? I że mam plan ją porwać. To jest bez sensu, to mi jakby nie przydadzą się te dni w ogóle. Przydadzą się takie rzeczy, nie? Jak to na przykład, takie dowody na coś. Na przykład to się przyda. Na przykład się przyda, co by się to jeszcze mogło przydać. Tu właśnie te dni się totalnie nie przydadzą, ale przydadzą się takie rzeczy. I wydaje mi się, że właśnie do takich rzeczy powinniśmy, że tak powiem, zamknąć właśnie to, jak powinien wyglądać ten dziennik, więc słuchajcie, ja w tym momencie robię tak, wyrzucam wszystko, co tutaj było napisane, ponieważ no po co mi, że ucieczka z więzienia jego, takie rzeczy, bez sensu to jest. Dziennik Tosta tutaj zapisujemy tak, jak miało być. Z tej strony musimy usunąć, zamieszkałem z szefem na DNA, okradłem ukryte więzienie Yetiego, tu nic ciekawego, co by nam się przydało, nie ma. Trolujemy palionkę Yetiego, dzień wyłamanie bez jednego przeszukania skrzyni, następna strona. Tutaj też nic ciekawego, takiego nie ma, co by nam było potrzebne na przyszłość, ale to już jest bardzo ciekawe, dlatego to kopiuję i wklejam oczywiście na stronę drugą. Tutaj to wkleimy, ponieważ tam nie będzie miejsca aż tyle. Tutaj stąd możemy to już usunąć, przejdziemy tu, to się nam przyda, stąd usuwamy, cofamy się i stawiamy to na stronę trzecią. I to ostatnia rzecz, która tutaj jest chyba. Panie Yeti, znalazłem Szczypsona, wiem, to jest ta wiadomość, co skopiowaliśmy od, co przechwyciliśmy. I takie rzeczy właśnie warto jest jakby zbierać, ponieważ to nam się może przydać, a to już nam się nie przyda, więc w tym momencie mamy ogarnięty ten dziennik Tosta. Tu będą jakieś takie szybkie notatki na start, co będzie trzeba napisać. Tutaj mamy jakieś takie konkretne dowody pozbierane i tutaj będziemy to tak pisać, więc troszkę dziennik Tosta zmienia swoją formę. Nie będziemy zapisywać każdego dnia, bo ja po prostu tym zapominam najzwyczajniej w świecie i też bez sensu jest to tak jakby uzupełniać każdego dnia, bo po prostu nie ma tam takich ważnych informacji. Wiecie, co ja tam napiszę? Przecież wiecie, filmy już są idealnym dziennikiem Tosta, który możemy, że tak powiem, zapisywać różne rzeczy. No a po co mam to pisać w jakiejś książce? To jest niepotrzebne. Dobra, słuchajcie, co ja chcę dzisiaj zrobić? A w ogóle nie wziąłem elytry sobie, jejku, nie zapomniałem. Musimy wrócić się po elytrę, ale co chcę zrobić dzisiaj? Chcę pójść do Yetiego, pójść do tego jego tam zamknięcia. Jestem sam na serwerze na całe szczęście, więc nie ma jakby ryzyka, że ktoś mnie tam zobaczy. W razie co będziemy po prostu uciekać, albo weźmiemy sobie potę jedną na niewidzialność, tak żeby w razie czego wypić i po prostu uciec stamtąd. Bierzemy elytrę, bierzemy sobie fajerwerki i tak. Czy pota na niewidzialność jest? Dobra, weźmiemy sobie jedną potę, żeby mieć na wszelki wypadek. Zamiast tego dziennika to weźmiemy tu. Jest, tak może być. I teraz tak, co chcę zrobić? Chcę tam pójść, zostawić mu pismo, w którym poinformuję go, że albo dobrowolnie odda mi dom, albo no lecimy na drogę sądową, albo chociaż w sumie zastanawiam się, jaką drogę sądową? W Minecraftie droga sądowa? Nie. Ja mu mówię, odwracam do mojego domu, czy ci się to podoba, czy nie, zabrałeś go pod groźbami i
nie należy ci się w ogóle ten dom, więc ja sobie go odbieram. Tak, taką informację mu zostawiam i dzisiaj oficjalnie wraca na tamtą chatę. No bo na poprzednim odcinku pokazywałem wam, że Milki czyściła tą chatę, całą ją tam, wiecie, wyremontowała mi, że tak ujmę, odśnieżyła mi tą chatę, więc dzisiaj ona już jest gotowa do tego, że ja mógł się tam wprowadzać. Jest tam wszystko tak, jak było na początku, więc ja bym tam bardzo chętnie wrócił, sobie tak szczerze przyznam. Ej, co jest? Ale laga miałem, tak mnie cofnęło dziwnie. Ale dziwne to było, dobra, nieważne, weźmy tutaj do góry. Nie ma tu żadnego tego, dobra, nie ma tutaj. Możemy... Zejdziemy na dół, zostawimy tą wiadomość chyba po prostu u... Tak. Fajnie. Dobra, jestem z powrotem, udało mi się tutaj wrócić. Mam nadzieję, że te moje itemy jeszcze są. To nie był dobry pomysł tak skakać tutaj. Ja liczyłem na to, że ja zrobię taki trik, że po prostu, wiecie, otworzę tę elytrę w locie i że jakoś mi się to uda przetrwać, ale jednak mi się nie udało, więc no troszkę się pomyliłem. No trudno, przepraszam, nie tak to miało wyglądać, ale ogarnijmy sobie na szybko to, jak to miało, jak to było. Robimy tak, to zakładamy, tutaj fajerwerki, oko, książka tam, którą będziemy zaraz pisać, tu dziennik tosta i na nie widzialność. Dobra, jesteśmy dalej sami na serwerze, więc git. I teraz tak, który to był pokój Yetiego? To był chyba pokój Yetiego, ale też się zastanawiam, co jest to. To był chyba pokój Yetiego i palionki, ale dobra, wiecie co, zostawię to w tym pokoju tutaj, bo nie wiem, czy Yeti sam tego tak korzysta, czy nie. I potrzebujemy skrzynkę jakąś. Czy on tutaj ma jakąś taką pustą skrzynkę, którą mogliśmy przywłaszczyć? Weźmiemy sobie tą skrzynkę, dlaczego nie? Odłóżmy to, ja tego nie chcę, to mi jest niepotrzebne. Ja potrzebuję tylko tą skrzynkę, tak żeby on zobaczył, że to tutaj jest na pewno. I teraz musimy napisać książkę, więc uwaga. Ogłaszam, albo nie, ja, Szczypson, członek niepodległego Palionowa, ogłaszam, że wracam do swojej starej, do swojego starego domu, ponieważ został mi on odebrany pod groźbą i nie zgadzam się, by był własnością Yetiego. Jak masz jakieś, ale to mam to gdzieś. Elo, wal się. Taki dokument właśnie, informacja dla Yetiego, niech wie gdzie jest jego miejsce i mam nadzieję, że on tutaj to zobaczy i że przyjdzie i dowie się, że to już nie jest jego domek. Ja sobie go przywłaszczam, w tym momencie zamykam to wszystko tak, żeby nie było, że jakoś szperałem czy coś. Tutaj też zamkniemy to, myk, dobra, i wychodzimy stąd, ja wracam. Słuchajcie, oficjalny powrót do mojej chaty, oficjalny w tym momencie wracamy, idziemy zobaczyć, jak chata wygląda, wprowadzić się z powrotem, zobaczyć, co mam w skrzynkach, czy wszystko jest tak, jak było, ogarnąć sobie z powrotem moją skrzynkę z cennymi rzeczami, żeby ona była znowu, że tak powiem, cenna, bo póki co jest chyba ograbiona totalnie, więc lecimy, wracamy nie na tarczy, wracamy teraz jak szefy, wracamy totalne, wracam teraz z klatą podniesioną, elo elo, wracam do siebie na Havire, elo elo, dobra, lecimy tam. Oczywiście baza pod tostem zostaje, ona jest tak dobrze ukryta, że nikt o niej nie wie, więc na razie jest chill. Ja w ogóle mam jakiś render dystans mały czy coś? Nie, dobra, chyba jest git. Dobra, patrzcie, widzicie, jak to jest odświeżone, no jeszcze nie w pełni, widzę, że tutaj jest jakiś, że tak powiem, problem lekki, ale dobra, to się da jeszcze pozbyć tego ogólnie, nie? Dobra, wchodzimy do środka, patrzcie, jak tu pięknie, tu było tyle lodu, to było tak obleśne, to tak źle wyglądało. Dobra, czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, bo zauważyłem ją kątem oka i trzeba to koniecznie naprawić, bo mi się to totalnie nie podoba. Więc schodzimy tutaj na dół. Myk. Ja tutaj albo w skrzynce miałem jakieś łóżko pomarańczowe, albo tu miałem łóżko, bo ja kilka... Kurczę, no nie... No co jest? Dobra, tu mamy jedno łóżko pomarańczowe, ale mi się wydaje, że ja tu gdzieś miałem jeszcze jakieś jedno pomarańczowe wyro. A nie jest to... A jest pomarańczowe, dobra, git, o to mi chodziło właśnie. Bo tutaj zostawię sobie to łóżko, niech ono tutaj jest, a ja sobie to pomarańczowe właśnie bym zabrał, żeby z powrotem wrócić je do mojego domku, prawda? Żeby ono tam było bezpieczne, bo tam, no, wyglądało najlepiej, było gitem. Więc odkładamy to łóżko. No i co, widzowie, ja się cieszę, że wraca z powrotem do siebie na chatę. Trzeba to tu trochę odśnieżyć, nie podoba mi się ten śnieg totalnie. No ale spokojnie, to wszystko z czasem. Uwaga,
Łup Łóżko wraca z powrotem, top donate, Nia 180 zł, które wysłała na live, dziękuję bardzo, no to jest wszystko tak jak było, w sumie nic tu się nie zmieniło, dalej moje rzeczy tutaj gdzieś się kręcą i tak dalej, zobaczmy jak to wygląda, myk myk, dobra, nic ciekawego. I teraz tak, moja cenna skrzynka, ostatnio ją naprawiałem i ona jest znowu, dobra, więc tu możemy odłożyć nasze cenne rzeczy, aczkolwiek ja za bardzo nie mam teraz wielu cennych rzeczy, ale dobra, zajdźmy sobie po nie, bo w sumie głupio zrobiłem, że od razu ich nie zabrałem, skoro tam już byłem przed chwilą i tak będę teraz krążył tutaj niepotrzebnie. Muszę się tam rozejrzeć i wszystko zabrać, co będzie mi potrzebne, żebym tak nie łaził, bo tutaj się strasznie tak źle wchodzi. Szczególnie tu. Tutaj ta drabina się tak psuje i mnie tak wyrzuca do góry. Dobra, schodzimy na dół. Cenne itemy. No stąd wszystko trzeba zabrać, stąd wszystko, tutaj już nic nie może zostać. To nawet dobrze, bo to miejsce było tak szczerze mówiąc średnio bezpieczne, tak jak mi się wydaje po czasie. Dobra, zabierzmy tak, co my tu jeszcze potrzebujemy z tych skrzynek takiego cennego? Diamenty są cenne na pewno. Cenne też będzie emeraldzik, będzie cenny. Potki nie bierzemy, to niepotrzebne, tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, okej, czyli to już chyba wszystko. Tu coś zostawiałem? Chyba nic, dobra. Okej, czyli mamy już wszystko zabrane, to co jest takie cenne, co by nam się przydało w tamtym domku, więc możemy to tam swobodnie przenieść. Boże, jaka radosna przeprowadzka, niesamowite to jest. Po takim czasie, po latach wylanych łez, w końcu wracam na Havirę. Można wrócić z powrotem do siebie. Jezu, jak dobrze, tylko mam nadzieję, że mnie to nikt już nigdy nie wywali. Nie chciałbym, dobra, a miałem iść do tej cennej skrzynki, nie wiem gdzie ja idę, dobra. Odkładamy cenne rzeczy, myk, 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 diamentową, znaczy tą zbroję sobie też tu odłożymy. Odkładamy potki, odkładamy netherite'a, tu kolejna pota, mamy już 3, okej, więc fajnie. Wiecie co, albo wezmę tą zbroję, powieszę tam gdzie jest miejsce zbroi, dobra, bo to tak też nie może być, że my tak ją chowamy na siłę. Trzeba ją schować, o nie tak to miało wyglądać, zabieramy to. Odkładamy ją tutaj, bo ona też powinna mieć swoje miejsce. Niech jest tu, jest dobrze, to tak na zmyłkę. Nie, tak to musi być. Ja nie mogę jej chować w tamtej skrzynce. To jest jednak zbroja. Zbroja musi być pod ręką, nie można jej tak chować. Jest wszystko git. Dobra, czyli mamy przejęta, tylko domek z powrotem. No wszystko wygląda tak jak było z tego co mi się wydaje. Tu lis, jak się lis trzyma? Halo? Trzyma się dobrze. Będzie trzeba go nazwać jakoś, bo nie mam name taga żadnego, żeby go nazwać, a fajnie by było. Tu mi całkowicie zniszczyli to. Kurczę, to trzeba naprawić wszystko, bo to wszystko tutaj się zamieniło w śnieg. No i tam, o kurczę, a dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że ja sam zrobiłem tutaj takie coś i tutaj da się... Dobra, tu też mi wszystko znikło, ja nie mogę, dobra. Nie mam w ogóle trzciny, trzeba odbudować całe moje imperium trzcinowe. No nie, tragedia, najgorzej. A tu zobaczmy jak wygląda sytuacja. Nie tu, tu po drugiej stronie, już mi się pogubiło gdzie ja jestem. Zobaczmy jak wygląda sytuacja z wieśniakami, którzy tutaj byli. Czy oni dalej tutaj są, czy dalej tutaj, że tak powiem, żyją, czy już się mają o wiele gorzej. No zobaczymy to. Uwaga, tu bierzemy tak, myk, myk, myk. Stawiamy miecz i uwaga, jest. Wszyscy się bawią tak jak mieli, tylko nie ma chyba tego zombiaka, nie? No, no to będzie trzeba zombiaka ogarnąć nowego, ale ogólnie villagerzy, że są, więc jest super, więc jest dobrze, więc bardzo dobrze jest. Dobra, więc możemy być spokojni. Tu wszystko jest tak jak było, nic się nie zepsuło, więc fajnie. Można zejść tutaj, te kolejki w ogóle ja miałem dokończyć, ja przez tego Yetiego nie miałem kiedy tego zrobić nawet, nie wiem, jest taka tragedia. Zobaczmy jeszcze jakie jest połączenie do laboratorium, czy wszystko działa tak jak działało. Jest git widzowie, więc super. Odzyskaliśmy wszystko tak jak było. Nie ma tutaj jakichś zniszczeń, więc spoko. To niech sobie tam wróci, zobaczmy jak laboratorium jeszcze wygląda, chociaż laboratorium nigdy mi nikt nie przejął, więc spoko. Tutaj wszystko jest tak jak było, tu się nic nie zmieniło, więc jest super fajnie, dobra, wiecie co? Ja będę kończyć odcinek w tym miejscu, odzyskaliśmy nasz dom. Jest wszystko super fajnie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, no i przypominam, że na kanale vlogowym dzisiaj wrócił odcinek pierwszy, po powrocie odcinek z kontentu muzycznego. Zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekaw, niech sobie zobaczy. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.